Gość radia Lublin. Przed mikrofonem Adam Rozwałka. Przez ponad dwa tygodnie emocjonowaliśmy się siatkarskimi mistrzostwami Europy z udziałem reprezentacji Polski. Stąd więc dziś państwa i naszym gościem jest przyjmujący pierwszoligowej drużyny siatkarzy luk politechnika Lublin Sławomir Stolc. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj zakończyły się Mistrzostwa Europy. Ponad dwa tygodnie siatkarskich emocji. Jak wy, jako zawodnicy, odbieraliście ten turniej? Ja z przyjemnością oglądałem te mistrzostwa, ponieważ sama faza Pucharowa stała na bardzo wysokim poziomie i, i obawiałem się troszkę tego, bo. Mistrzostwa były długie i obawiam się, że zawodnicy mogą mieć problemy, problemy kondycyjne, ale na szczęście w meczach półfinałowych i finałowych nie było widać znaku zmęczenia i stały one na bardzo wysokim poziomie. Te półfinały dla nas zakończyły się pechowo przegrana ze Słowenią jedyna porażka w tym turnieju jak można zinterpretować to, bo niektórzy mówią o sukcesie, inni o niedosycie. Na pewno jest lekki niedosyt, ponieważ mamy indywidualności na wygrywanie, wygrywanie takich mistrzostw. Aczkolwiek ja uważam, że mogło to wpłynąć bardzo pozytywnie na naszą reprezentację, bo wiadomo, przegrana jest pierwszym krokiem do zwycięstwa, a za rok są Igrzyska Olimpijskie i myślę, że to może. Pomóc y, naszemu zespołowi. Medal z pewnością cieszy, bo pamiętam, że przed sezonem mówiło się, że najważniejsze są kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i w nich nasi zagrali koncertowo, pokonali Francję, Słowenię. Tam nie dali się pokonać tym rywalom, z którymi ulegli w półfinale. To był ten dziwny mecz o decydujący o awansie do finału. No, na pewno Igrzyska to jest najważniejsza impreza dla siatkarza w 90% wszystkich dyscyplin dla sportowców, dlatego te eliminacje były dla nas najważniejsze. Mistrzostwa Europy oczywiście też są ważne, aczkolwiek Igrzyska to jest ta impreza docelowa. Pamiętamy o tym, że mistrzostwa były rozgrywane w nowej formule. 24 zespoły, 4 państwa organizujące tę imprezę. Jak panu podobał się ten system? E, słyszałem wiele negatywnych głosów odnośnie tego systemu. E, mi się spodobał, ponieważ zobaczyłem e, wiele nowych reprezentacji. Było to coś nowego. E, bardzo mi się też podoba, że e, Słowenia e, awansowała do finału, bo jest to powiew e, świeżości. A siatkówka potrzebuje e, czegoś nowego. Chociaż szkoda, że Słowenia awansowała kosztem Polski, oczywiście, ale tak pamiętajmy o tym, że ta Słowenia jest trochę taka niedoceniana, uchodzi za przeciętny zespół, tymczasem potrafi sprawić niespodzianki, o czym przekonywały także poprzednie turnieje Mistrzostw Europy. E, no tak, szkoda, że kosztem Polaków. E, e... No, te kraje bałkańskie mają coś takiego, że potrafią grać w tych sportach zespołowych. Udowodnili to znowu na tych Mistrzostwach Europy. No nic, nie ma co płakać na tę przegraną. Trzeba już myśleć o kolejnych meczach. Zbliża się Puchar Świata, będzie to fajny poligon doświadczalnych, szczególnie dla, dla tych młodszych zawodników, bo z tego co wiem, to, to kilku zawodników ma dostać wolne. Wracając jeszcze do Mistrzostw Europy, w finale Serbia pokonała Słowenię 3 do 1. Wcześniej w Mistrzostwach Europy Kobiet także triumfowała Serbia. To oznacza rzeczywiście, że ten kraj jest potęgą w tej dyscyplinie? Można tak powiedzieć. Jest to mały kraj, ale za to bardzo waleczny. Eee, każdy zna historię tej byłej Jugosławii, e, gdzie te kraje e, wychowywały się pamiętając co, to, co działo się jeszcze w latach 90., dlatego myślę, że to zbudowało u nich taki e, fajny charakter e, do sportu, i, i teraz e, to im się bardzo przydaje. Jak można w takim razie scharakteryzować grę reprezentacji Polski podczas tej imprezy? Wiadomo, dołączył Wilfredo Leon. Skład trochę zmieniony, ale ta gra się mogła podobać, poza tym jednym feralnym spotkaniem. No tak. Mówią, że na turnieju zawsze przychodzi jeden słabszy mecz. Niestety e, u nas przypadł ten mecz w półfinale mistrzostw Europy. E, moim, moim osobistym zdaniem Wilfredo Leon jest najlepszym zawodnikiem na świecie. E, potrzebowaliśmy takiego zawodnika. E, fajnie się wkomponował w zespół i myślę, że jeszcze będziemy mieli z niego sporo pociechy. Co Pana zdaniem jest największą siłą naszej reprezentacji? Widać, że w drużynie panuje fajna atmosfera, ale również chyba ta siła ofensywna, bo przy takim zawodniku jak Michał Kubiak, Wilfredo Leon, pamiętamy, że graliśmy te mistrzostwa jeszcze bez MVP, Mistrzostw Świata Bartka Kurka. Jesteśmy strasznie mocni ofensywnie. Jesteśmy mocni, ale nie zmienia to faktu, że Światowa Federacja Siatkówki nie ma litości dla zawodników. W niedzielę, koniec Mistrzostw Europy od wtorku w Japonii, wspominany już przez pana, Puchar Świata. To chyba jednak jest nie w porządku. Taki natłok imprez. Myślę, że jest tego za dużo nie tylko patrząc przez pryzmat samych siatkarzy, ale również przez kibiców. Jest delikatny przesyt tej siatkówki reprezentacyjnej. Myślę, że gdyby było troszkę mniej tych spotkań, to by kibice czekał bardziej głodny na te spotkania i te emocje. Jest tego troszkę za dużo. Jakie elementy decydują o sukcesie we współczesnej siatkówce? Eee, no ja myślę, że siatkówka sporo się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Teraz e, liczy się bardzo siła e, fizyczna, już się odchodzi od tej troszeczkę siatkówki e, technicznej. Na sk skrzydłach po prostu liczy się siła razy ramię. I ta fi fizyka dominuje teraz. Wiele mówi się o roli zagrywki. No to jest właśnie, zagrywka jest bardzo fizycznym elementem. To się akurat nie zmieniło. Zagrywka, przyjęcie kto ma to lepsze jest w 80% bliższy wygranej. Polacy często stosują przy zagrywce flot. Więc taką szybującą piłkę. Ten, który nigdy nie stał w przyjęciu i nie przyjmował zagrywki w flot. Myślę, że nie jest w stanie jej docenić, bo ona z pozoru wygląda bardzo łatwa, ale tak naprawdę potrafi sprawić wiele problemów. Przed nami wspominany już Puchar Świata. Tam reprezentacja Polski będzie trochę mieszana. Na miejscu jest już 12 zawodników. Ci, którzy. Startowali w Mistrzostwach Europy, są już w drodze, chociaż nie w komplecie. Jutro pierwsze spotkanie na miejscu z naszą reprezentacją jest trener Jakub Bednaruk. Pamiętamy, że pod jego wodzą, pod jego ekipą, nasi sięgnęli wcześniej po medal w Lidze Narodów. No tak, myślę, że. Puchar Świata to jest najbardziej wyczerpujący turniej na świecie pod względem ilości spotkań i jego natężenia. Myślę, że tutaj będzie duża rotacja w zespole i wszystko będzie miało swoje ręce i nogi tak, żeby nikt nie był... Zbyt zmęczony na koniec turnieju. Z drugiej strony pamiętajmy, ten Puchar Świata nie odgrywa już takiej roli jak wcześniej. Kiedyś z tych zawodów można było wywalczyć kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Teraz to trochę deprecjonuje te rozgrywki. E, to oczywiście. Pamiętamy, jak ważne, jakim, ważnym, jakim ważnym turniejem był Puchar Świata 4 lata temu, gdzie na ostatniej prostej nie udało nam się awansować. No teraz, teraz ten turniej jest taki bardziej towarzyski, ale wiadomo, sportowiec wychodzi na parkiet, chce wygrać. Przenieśmy się teraz na nasze lokalne podwórko. Luk Politechnika Lublin występuje na zapleczu Ekstraklasy, czyli w pierwszej lidze. Macie nadzieję, że uda się zapełnić lubelską halę podczas waszych spotkań? Na pewno frekwencja w Siatkówce i nie tylko w Siatkówce zależy od wyników sportowych. My jesteśmy tego świadomi, i dlatego koncentrujemy się na treningach, żeby później pokazać na meczu nasze umiejętności. Jeśli będziemy wygrywać, a jestem przekonany, że zaczniemy wygrywać, to ta frekwencja będzie. Profo. Jutro już mecz na wyjeździe w Bielsku Białej, a w Lublinie widzimy się 6 października. Yy, tak, ten terminasz, terminarz nas nie rozpieszcza. Jako Beniaminek na początku gramy z mocnymi ekipami ale z nimi trzeba też zagrać i, i nie, ma, nie ma co narzekać. Mam nadzieję, że teraz pojedziemy do Bielska i przywieziemy jakieś punkty. Siatkówka już na wysokim poziomie w Lublinie. Miejmy nadzieję, że będą zwycięstwa. Sławomir Stolc, przyjmujący pierwszoligowej drużyny siatkarzy Luk Politechnika Lublin. Nie dodałem tego na początku. Były zawodnik drużyny ekstraklasy Lotosu Treflagdańsk, Zaksy Kędzierzyny Koźle. Zdobywca Pucharu Polski, medalista Mistrzostw Polski był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gość Radia Lublin.